Na stacji w Białymstoku trwają intensywne prace związane z budową tunelu pod torami, nowych peronów oraz zadaszenia tych peronów. Widać już pierwsze elementy tej konstrukcji. To są podpory, na których zostanie oparte nowe zadaszenie. Co ciekawe i co ważne, takiego zadaszenia nigdy w Białymstoku nie było, więc będzie to duża zmiana jakościowa. To zadaszenie przykryje trzy pierwsze perony. Peron numer 4, zbudowany bliżej dworca PKS i punktu przesiadkowego, będzie miał własne zadaszenie. Tutaj powstaną cztery perony, które będą w zupełnie nowym standardzie, to znaczy będą wyższe, będzie z nich wygodniej wsiadać do pociągów, jednocześnie wszystkie osoby, również te o ograniczonej mobilności, będą mogły na te perony wejść. Będą windy, będą schody ruchome, tak aby każdy łatwo mógł się do kolei dostać. Zadaszenie oczywiście ochroni przed deszczem i śniegiem, ale będzie też na przykład system dynamicznej informacji pasażerskiej, czyli system, który na bieżąco podaje informacje na wyświetlaczach, informacje o ruchu pociągów. W tej chwili budowany jest też tunel. Tunel połączy wszystkie cztery nowe perony. On zastąpi dotychczasowe kładki. Będzie to wygodniejszy sposób dotarcia do kolei. Ten peron z budynku dworca będzie prowadził na perony i na drugą stronę torów. Inwestycja prowadzona jest etapami, to znaczy w tej chwili powstają dwa pierwsze perony, przy dwóch pozostałych ciągle prowadzony jest normalny ruch pociągów i tak to będzie wyglądać. Kiedy zakończymy dwa pierwsze perony, przejdziemy na drugą stronę stacji, tak żeby umożliwić ciągły ruch pociągów z Białegostoku. Te prace dofinansowane są ze środków Europejskiego Instrumentu CEF Łącząc Europę. Wartość tych prac to 3,4 mld złotych. Ich zakończenie jest planowane na drugą połowę przyszłego roku.